Wszyscy.pl. Jesteśmy bezpieczni. Hubert Mściwojewski, Don Diego. Siemano, Hubert Mściwojewski, kurczę, najtrudniejsze nazwisko. Tak, najtrudniejsze, ale polskie, słuchaj. Tak, tak, to się zgadza. Ostatni to twój wywiad, więc chciałbym, żebyś poświęcił mi minimum te 10 minut, bo mam kilka spraw do wyjaśnienia. Musimy wyjaśniać. Przebrniemy przez to, tak. Przebrniemy. Zacznijmy może od początku. Damian Janikowski, jako twój rywal. Słuchaj, Mateusz, ja byłem mega zdziwiony, że wy się bijecie w MMA. I teraz albo ty tak wysoko cenisz swoje umiejętności już zapaśnicze i parterowe, albo ja nie wiem, o co chodzi. Cytując klasyk, to były emocje, ja jestem pierdolnięty. A Mateusz Ferrari. Tak, widzisz, jak to się mówi, znaczy nie obrażając, nawet głupi czasem ma coś mądrego do powiedzenia, nie? Ale no, powiem ci tak, no, ja lubię wyzwania i no, wiesz, długo trwały rozmowy, zanim udało się, wiesz, dopiąć po prostu pojedynek tutaj na tym High League. I, no i w końcu się udało. Ja sam w sumie z... Zaproponowałem kilku zawodników, właśnie takich topowych zawodników z MMA. No i fajnie, że udało się z Damianem zobaczyć, a tym bardziej, że mówiliśmy się dżentelmeńsko, że początek zaczynamy w stójce. Powiedział, że w walce może wszystko się zmienić przed chwilą ze mną w wywiadzie. No tak, no ale no, ja bardzo dobrze to wiem, że tak może być, nie? To jest walka, są zasady MMA i wiesz, no Damian przykładowo w 30 sekundzie dostaje gonga, jest lekko oszołomiony, no to ja w jego sytuacji zrobiłem to samo, idę po nogi, walczymy po to, żeby wygrać, jesteśmy sportowcami, nie? Więc wiesz, więc to jest zrozumiałe, nie? Tym bardziej, że to jest zapaśnik i to jest jego instynkt. Kolejna sprawa, powiedz mi Mateusz, ciebie w walce chyba Denisowi udało się też obalić. Tutaj walczysz z brązowym medalistą Igrzysk Olimpijskich. No, gryzie się jedno z drugim. Poprawiłeś mocno te zapasy? Nie poprawiłem jakoś super mocno, wiesz, no, pracuję cały czas nad tym, ale no, porównując mnie do Damiana, no to ja nadal uczę się raczkować, więc on nad raczkowaniem bym nie nazwał, więc wiadomo, że nie będę szukać tego parteru, nie będę szukać tych zapasów, ale no, jeżeli nadarzy się okazja, że rzeczywiście podłączę Damiana i on gdzieś tam spłynie lekko na nogach, no to będę próbować tych swoich sił, żeby, no już wiadomo, na już ranne zwierzę, no to już trzeba dobić, nie, ale... No, wiesz, no to wszystko walka pokazuje, to jest też instynkt, to są emocje, a nuż się uda. To są emocje, już zawsze mam potem tylko jedną sentencję dalej w głowie. Mateusz, już ostatnie pytanie o Damiana. Dużo ludzi cię skreśla, bardzo dużo. W komentarzach przewertowałem te komentarze. Wszyscy stawiają na Damiana. Motywuje cię to jeszcze bardziej, żeby pokazać, to jestem ja, sportowiec z krwi i kości, chcę wam pokazać, że ja też potrafię. Ja pokazuję tylko i wyłącznie sobie, ale bardzo lubię być stawiany w roli underdoga, bo jakby nie patrzeć, lepiej gonić tego lidera, jak być liderem i uciekać, nie? Troszeczkę wiesz, no, zawsze jest to, kurczę, a uda mi się, a spróbuję na siebie, wiesz, no i dlatego też te przygotowania troszeczkę inaczej wyglądają niż wcześniej. Znaczy, jeżeli chodzi o względy mentalne, nie? Że wiesz, mocniej po prostu jest. Cieszę się, po prostu się cieszę. No i lecimy dalej, kolejne tematy. Czy miałeś proponowanego Dawida Załęckiego do pojedynku? Bo kiedy ogłosili i ciebie, i Dawida, wszyscy myśleli, że będziecie walczyć razem. Nie, nie było takiej propozycji, więc... Ale w sumie cieszyłem się, że jakby ogłosili nas, bo bardzo dużo ludzi w moim konkursie na Instagramie zwracało właśnie uwagę, a na pewno z Crazy, a na pewno z Dawidem będę walczyć. To by się sprzedało. I no możliwe, ale z drugiej strony, mówię, dla mnie to było bardzo spoko, że bardzo mało ludzi zgadło, nie? Bo to rzeczywiście mało kto się spodziewał, że Damian wejdzie do Freak Fightu i że zawalczy ze mną. Jeszcze jedna sprawa. Robiłem wywiad z Dawidem. Powiedział, że mógłby się bić z tobą na ulicy. Twój komentarz jakiś do tego. Ja nie walczę na ulicy. Ja jestem sportowcem, walczę w ringu. I przechodzimy dalej. Piotr Szeliga. Potężne ostatnio dymy, zamieszanie na gali Fame MMA 16, o ile dobrze. Na ostatniej gali. Dobrze, Fame 16. MMA. Ja nie mogę się mylić, jeżeli chodzi o Fame. Wydarzyło się tam bardzo dużo. Widzieliśmy jakieś tam filmiki na TikToku, urywki na YouTubie. Część z tych wydarzeń. Powiedz mi, jakie ty masz zdanie w ogóle na ten temat? Co się tam wydarzyło? No co,
sukcesywnie pokazuje swoje oblicze i to, jak łamie sam swoje zasady, które sam ustala, sam zmienia. Krótki komentarz. Ja oglądałem odpowiedź Denisa na kanale Fansportu i tam był, on powiedział, bo nawet jeszcze dzisiaj to słuchałem, jadąc właśnie tutaj, żeby się przygotować. On powiedział, że ty namawiałeś Szeliego, żeby złożył na to zeznania. I teraz, czy tak było, czy nie? Znaczy się, po pierwsze, Szeli nie złożył żadnych zeznań, nie zrobił żadnej obdukcji, więc znowu wyssane z palca jakieś tam jego rzeczy. A wydaje mi się, że mówił to po prostu, kurczę, żeby uniknąć jakiejkolwiek konsekwencji prawnej, nie? Bo wydaje mi się, że jeżeli Szeli by to zrobił, no to wiesz, to pewnie by Denisa dzisiaj nie było. Mówiłem to na panelu, nie? Że Denisa pewnie by nie było, tylko siedziałby gdzieś tam na sankach, bo no przecież on, nie wiem kiedy, ale przecież siedział. Więc no wydaje mi się, że to było w tym kierunku. No ale generalnie no co, no w dupie go mam, nie? Czyli w ogóle nie było też takiego pomysłu ze strony Szeliego, żeby coś w tym kierunku dalej robić, tak? Tylko, bo on odpowiadał siebie na Insta Story, że on się coś tam źle czuł i dlatego szedł do lekarza. No tak, źle się czuł, był u lekarza i tyle, że to była noc, no to wiesz, no ciężko w nocy znaleźć lekarza rodzinnego, nie? Więc, no ale no to widać tylko od razu było, jak bardzo boi się tego Denis, nie? Że wiesz, że od razu na kształt, od razu takie rzeczy, wiesz, no. Szeli nic nie zrobił, Szeli nic nie wrzucił, żadnej wiesz, że robi obdukcję, ani nic, tylko po prostu wrzucił, że idzie na izbę przyjęć. A już od razu się, wiesz, z drugiej strony straczka zrobiła. Widziałem, bo my tutaj też nie mamy głosu z tej transmisji, także my nie wiemy za bardzo, co się dzieje, ale widziałem, że Denis wszedł na twoim panelu, no i mieliście tą potyczkę słowną. O co tam dokładnie poszło? Nie wiem, zapytaj Denisa, stary, bo generalnie poszło mu o to, że chyba nie poradził sobie ze swoimi emocjami. Zaczął się pruć do mnie, chciał mnie uderzyć, później rzucił we mnie butelką i puszką. No, Denis. Jak znowu, nie wiem, wskrzesiła się wasza spina? Bo ja pamiętam wasze zachowanie na wywiadach po waszej walce. Przecież już to było wszystko w porządku, a teraz nagle wy macie znowu potężny konflikt. No właśnie, kolejny raz Denis przeczy sam sobie, nie? Ja nie wzbudziłem żadnego konfliktu, to po prostu Denis sobie sam przeczy. Nie męczą cię te dymy i to wszystko w tych freak fightach? Bo wchodząc tutaj musiałeś sobie zdawać z tego sprawę, jak to wygląda. I no, z tego co widzisz, kolejny pojedynek i pewnie dalej będzie to eskalowało w jakimś stopniu. Będą kolejne wywiady, będą odpowiedzi. Tak to tutaj działa. No tak to tutaj działa. Nie męczy mnie to, wiesz co? Generalnie w dupie mam, jak to wygląda. Znaczy Denisa mam w dupie. Wygrałem, zawalczyliśmy, wygrałem, wyjaśniliśmy sobie, dla mnie temat był zakończony, Denis dalej sobie to wznawia, a niech sobie wznawia. Tyle. Pamiętam, przypomniało mi się, na materiale UWK powiedziałeś bardzo interesującą rzecz, że twój sufit, nie, czy nie, że twoja podłoga to jest Denisa sufit. Ty uważasz, że gdybyś był w pełni gotowości, w pełni przygotowany tego pojedynku, skończyłbyś Denisa przed czasem? Na pewno bym lepiej zawalczył. Mamy taką pewność, że będziesz w pełni przygotowany do Damiana? Jak wyglądają też właśnie aktualnie twoje urazy? Są jakieś, czy ich nie ma? Jeśli chodzi o przygotowanie, to kurna, oczywiście, że tak. I tutaj Boxdel. Tak, dokładnie, kolejny klasyczek. Tak, tak. Czyli możemy się spodziewać dobrej bitki. Tak, tak, zdecydowanie lepszej formie będę, zaprezentuję się. Poza tym, wiesz, no też kategoria wagowa tutaj jest do 90 kg, więc no siłą rzeczy zmuszony jestem do tego, żeby zbijać wagę, a żeby zbijać wagę, to no może nie tyle, że trzeba trenować więcej, ale no też troszeczkę inna specyfika treningowa. Wiadomo, różnica 6 kg, 7 kg to no dość spora, nie? To powiedzmy, to jest te 6-7% masy ciała i rzeczywiście to realnie będzie wpływać na kondycję, na szybkość, więc fajnie. Ostatnie pytanie, rewanż z Denisem. Będziesz za, czy jeżeli dostaniesz taką propozycję, to już wolisz od tego odbijać? Czy wolałbym odbijać, nie? Od takiej akcji. Ale nie będę się zarzekać, że nigdy w życiu mu tego rewanżu nie dam, ale jeśli miałby być to rewanż, no to na moich zasadach. Dziękuję ci bardzo za rozmowę, wracaj do domu bezpiecznie, na razie. Dzięki, pozdrawiam serdecznie. Dzięki, Byku.